A moim zapachem dnia jest sherry punk z wiśniowością, która poszła jednak już taką trochę słodszą stronę, mniej skórzoną niż kiedyś. I przełamanie tego zielonością między innymi liściem pomidora i nie tylko Parfum Craft oraz jedną z wersji, bo były trzy wersje, oraz trochę efektu zielonych listków figowych, gdzie figi i tak dalej w nutach nie ma takiego efektu listy figowej i tak dalej, ale taki właśnie nie ma tego w nutach, natomiast jest to w wydźwięku i jest to Extrafiorum Studio Gorseland, tak właśnie, żeby tymi zielonościami odciążyć, zmniejszyć słodycz Sherry Punk. Dajcie znać, co u Was dzisiaj w użyciu perfumowym. Już nie obrażam. Jest. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ponowne użycie, takie nadgarstkowe, zapachu panorama. A propos budżetowej perełki, zapach, który mam od koleżanki, którego sprawdzanie ponawiam. Muszę powiedzieć, że rozwój tego zapachu jest niesamowity. Sobie intensywność zieleni, taką goryczkową zieleń cytrusów. Rzekałbym, że niesamowicie idzie w stronę pewnych takich niszowych klimatów. Jestem zdziwiona, biorąc pod uwagę cenę. Ona jest iście budżetowa. Zdarzają się w luksusowych Orlen zapach Panorama. Ale są też inne tej marki. Nie chodzi o Panoramę, Olfactive Studio. Rom swoją drogą kiedyś miałam. Jest to przykład zieleni dosyć problematyczny przez pikantność wasabi. Wasabi.